Szanowni zgromadzeni, z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci świętej pamięci Stanisława Kobieli. W takiej chwili zawsze trudno dobrać słowa, żeby godnie wspomnieć zmarłego. Trudno dobrać słowa przy pożegnaniu zwykłego, bez większych osiągnięć człowieka, a przy ludziach wybitnych, takich jakim był świętej pamięci Stanisław Kobiela, odpowiednich słów znaleźć niepodobna. Opuścił nas człowiek, dla którego dobro naszego miasta było prawdziwą wartością. Pozwolę sobie przypomnieć tylko niektóre jego działania dla rozwoju miasta i upamiętnienia jego historii. Był wieloletnim prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Goleńskiej. Współtwórcą Bocheńskiego Samorządu w Wolnej Polsce, przewodniczącym Rady Miasta Bochnia pierwszej kadencji i wiceprzewodniczącym Rady trzeciej kadencji. Kierując Stowarzyszeniem Bochniaków przez wiele lat, stale zabiegał o upamiętnianie i poszerzanie publicznych osób dla Bochni i Ziemi Bocheńskiej zasłużonych. Poprzez fundowanie kolejnych tablic, obelisków, wnioskowanie o nadanie ulicom imion naszych bohaterów i ludzi wybitnych, dbał o utrwalenie ich zasług w naszej pamięci. Szczególnie istotne było zgłębianie historii Bochni i odkrywanie mniej znanych jej aspektów, a następnie jej upowszechnianie przez publikację w Wiadomościach Bocheńskich periodyków wydawanym przez Stowarzyszenie, ale także podczas licznych spotkań adresowanych także do najmłodszych pokoleń. Te spotkania wzbudzające patriotyczne uczucia i dające wiedzę o historii naszego miasta i jego okolic były również bardzo ważnym elementem wychowania młodzieży w duchu umiłowania i dumy z Polski, dumy z naszej małej ojczyzny, Bochni. Bardzo ważne były prace bochniaków pod kierunkiem Stanisława Kobieli dotyczące m.in. odnawiania zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orackiej. To z inicjatywy stowarzyszenia oznaczono w przestrzeni miejskiej Bocheńską Trasę Żydowską, umieszczając m.in. historyczny rys i objaśnienia specyficznych nazw ulic. Odszedł człowiek, który powinność służenia miastu i społeczeństwu wyniósł z domu rodzinnego. Wypełniał ją według najlepszej swojej wiedzy, wykorzystując wszystkie umiejętności i możliwości oraz angażując innych, którzy mogli przyczynić się do dobru rodzinnego miasta. Na co dzień dobry i ciepły człowiek. W swojej działalności potrafił być bezkompromisowy i nieugięty, broniąc twardo swoich przekonań. Dzisiaj tutaj żegnamy Cię, Stanisławie. W naszych sercach i pamięci będziesz żył zawsze jako wybitny obywatel naszego miasta Bochni. Rodzinie zmarłego, jego przyjaciołom i współpracownikom składam wyrazy szczerego współczucia. Katolickie Stowarzyszenie Cywitas Christiana, Zarząd w Bochni, pragniemy wyrazić Ci, Stanisławie, słowa serdecznej wdzięczności za życzliwą współpracę, wspólnie inspirowaną i realizowaną przedsięwzięcie na rzecz wzbogacenia naszego wspólnego dobra, któremu na imię królewsko-górnicze miasto Bochnia i ziemia bocheńska. Żegnamy Cię, Stanisławie. Pozostajesz w naszej pamięci jako człowiek wielkiej dobroci i oddania dla małej ojczyzny, jakie są nasze umiłowane miasto Bochnia. Spoczywaj w pokoju. Szczęść Boże. Poczucie niepowetowanej straty, odwracalności losu przyjęliśmy Twoje odejście. W takiej chwili rodzi się refleksja. Wiele znaczy. Dużo Ci zawdzięczamy. Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat związany ze Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. W 1989 został wybrany prezesem Zarządu Głównego, któremu przewodniczył nieprzerwanie 29 lat. Jego wiedza, ogromna energia, zdolności organizacyjne,
charyzma w kontaktach z ludźmi i historyczne pasje przekształciły stowarzyszenie w liczące się forum, które przyczynia się do badań nad dziejami Bochni i Bochyńszczyzny, kultywowania i wzbogacania lokalnej tradycji przez upamiętnianie miejsc i ludzi. Przypomnę tablice Urszuli Wińskiej, rotmistrza Witolda Pileckiego, Tadeusza Jakubowskiego, tablicę Sokoła, przywrócenie etosu heroiczno-patriotycznego pomnika czynu legionowego i zniszczonej w czasach stalinowskich tablicy Miasto Bochnia swoim bohaterom 1920-1930. Gdy Bochnia obchodziła urodziny swego królewskiego dobroczyńcy, opracował scenariusz widowiska historycznego pod tytułem Wizyta króla Kazimierza Wielkiego w Bochni z okazji 700-lecia jego urodzin. Na tej pamiętnej gali wraz z innymi wystąpił w kostiumie weneckiego doży. Stowarzyszeniu nie brakowało fantazji, wesołych chwil, słynne zabawy karnawałowe, wycieczki, nawet do kraju dumnych Hidalgo. Wieczory z piosenką, obowiązkowo tą patriotyczną i tą takiej lekkiej muzyki. Liczącym się głosem stały się wiadomości bocheńskie. Pismo założył w 1989 roku. Było pierwszym lokalnym w naszym mieście. W konwencji forum, oprócz własnych i redakcyjnych, są w nim głosy czytelników, świadków, bohaterów zdarzeń, ludzi wyjątkowych zasługami, talentem. Wiadomości Strażnik Pamięci. Pierwsze w Bochni napisały o dębach katyńskich i pierwsze zamieściły bocheńską listę katyńską. Pisały również o bitwie powietrznej nad Bochnią, o Witoldzie Pileckim w Bochni i Wiśniczu. Zarejestrowały wiele ważnych spraw, portrety ludzi patriotycznych, zasług, wybitnych w świecie nauki, kultury, polityki. Bywało, że w ostatniej chwili. Tak przed laty zdarzyło się z uczestnikiem bitwy o Monte Cassino z Rzezawy. Dlatego odchodzącego już człowieka była to chwila radości, dumy, przerwana zmowa milczenia. Liczne wystawy, sam opracowywał tematykę, niewątpliwym sukcesem są bochniacy w Legionach, wybitni absolwenci gimnazjum i liceum w Bochni, historia Żydów bocheńskich i ich zagłady, spotkania, trzy ostatnie wydania książkowe w ostatnich latach, bez specjalnych funduszy, z poświęceniem prywatnego czasu. Miłośnik Bochni i przewodnik. Dobrze służył promocji Bochni, współpracował z wieloma instytucjami. Wiadomości docierają do wielu w kraju i za granicą. Nie sposób wyczerpać tematu jego tytanicznej pracy pro publico bono i jej owoców. Jesteśmy mu winni wdzięczną pamięć, uznanie i szacunek w słusznym przekonaniu, że był to człowiek wyjątkowy. Talentem, pracowitością, odwagą w polemice i kulturą osobistą. Odszedł od nas wspaniały człowiek. Człowiek wielkich cech. Żegnamy Cię, Stasiu, nasz przyjacielu i przewodniku.